Cześć, z tej strony Radek Nałęcz, witam w programie Mistrz Gry, czyli programie, w którym poznajemy twórców gier. Dzisiaj człowiek, dla którego teorie spiskowe nie mają od pewnego czasu żadnych tajemnic. Poznajcie jednego z twórców gry Phantom Doctrine. Kacper Szymczak jest game designerem w firmie Creative Forge Games. Pochodzi z Wrocławia, ma 31 lat. Studiował informatykę na Politechnice Wrocławskiej i jeszcze na studiach trafił do branży gier. Swoją przygodę rozpoczął w Techlandzie, a następnie wylądował w Creative Forge Games. Ulubione filmy to Źródło, Fight Club i Psy. Twarde męskie kino uzupełnia książkami Philipa K. Dicka, Haruki Murakamiego i Malcolma Gladwella. Stary człowiek i morze Hemingwaya to tytuł, który czytał wiele razy i można zaryzykować stwierdzenie, że zabrałby go na bezludną wyspę. Próbował grać na harfie, ale instrument porzucił i teraz harfa stoi i się kurzy. Kogo ceni nasz mistrz gry najbardziej? Michała Madeja, Josha Sawyera oraz Jamie Chenga. Czas na rozmowę. Panie i panowie, oto nasz mistrz gry. I już wszystko jest jasne. Wiadomo, kto jest gościem nowego odcinka programu Mistrz Gry. To Kacper Szymczak, Creative Forge Games, znany fan kamizelek. Witam serdecznie. Witam. Dziękuję. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. No i pierwsze pytanie nasuwa się samo. Właśnie te kamizelki, wiem, że kolekcjonujesz. No tak się jakoś złożyło. Wiesz, każdy z nas szuka jakoś tam swojego stylu. Mi się takie eleganckie rzeczy zawsze bardzo podobały, ale pełen garnitur to troszkę jednak za dużo w tej branży, więc to jest taki fajny kompromis. Czyli generalnie to jest taka wariacja pomiędzy takim stylem, o którym być może ludzie nic nie wiedzący o tworzeniu gier czy procesie tworzenia myślą, że przede wszystkim gry robią informatycy, to jest oczywiście żart, a druga rzecz, że chodzą w kapciach i mają podkoszulki. To nie jest zupełnie fałszywa informacja. Faktycznie dominuje styl bardzo luźny w game devie. No, to ma uzasadnienie, bo staramy się budować zawsze taką luźną, domową atmosferę i bardzo swobodną. I to jest to, co ludzie, którzy gdzieś tam czasem zbłądzą z drogi i odejdą z branży, to jest to, za czym absolutnie wszyscy zawsze tęsknią, za atmosferą i za ludźmi. Ale trochę więcej o tej kamizelce można powiedzieć, bo to jest taka specjalna kamizelka. Tak, dostałem od naszego wydawcy, Good Shepherd. Czy wiele tego rodzaju elementów garderoby masz u siebie w domu? Mam jeszcze drugą customową kamizelkę z Hard Westem. Czyli każda gra właściwie to jest kamizelka. Mam nadzieję, że tak już będzie, tak. Okej, to jest w ogóle wspaniała tradycja, wiesz. Tak, tak, na pewno. Jakieś takie trofeum, trochę taki achievement. Tak, tak. Wiesz, to troszkę jest tak, że ubiór to jest pryzmat, przez który ludzie cię postrzegają i przez który cię widzą. Więc jedną z ról ubioru, poza przykryciem ciała i zapewnieniem temperatury, jest zrobienie wrażenia jakiegoś tam konkretnego. I, no i te kamizelki robią dokładnie takie wrażenie, jakie powinny. Gdzieś tam troszeczkę profesjonalizmu, gdzieś tam jakiegoś wkręcenia w temat. I, no i przyznam, że to duma rozpiera, kiedy ktoś tak podejdzie i powie: ale tu masz Phantom Doctrine, ale masz Hard Westa na plecach, niesamowitego. No to, no mi to bardzo robi. Pytanie związane z twoimi początkami, bo najpierw chciałbym pogadać trochę o tym, jak właśnie ta przygoda, twoja przygoda z branżą gier się rozpoczęła, więc sięgniemy trochę w przeszłość, jeżeli oczywiście masz ochotę na taką podróż w czasie. Służy uprzejmie. No ale generalnie pewnie nie ma nic takiego, czego mógłbyś się wstydzić w przeszłości, prawda? Albo jakiejś pracy, o której chciałbyś na przykład, czy o czym chciałbyś zapomnieć. Wiesz co, zapomnieć to może nie, bo to są wszystko bardzo cenne lekcje i zawsze na porażkach uczymy się więcej. Może nie wszyscy, ale ja na pewno. A że przed bądź co bądź udanym Hard Westem i mam nadzieję bardzo udanym Phantom Doctrine nie zawsze było tak różowo. Gdzieś tam wcześniej pracowałem przy Kartelu, który tak średnio się udał. I Ancient Space, o którym nikt nie słyszał, to wcześniej było troszeczkę lepiej. No to jednak te mniej udane gry uczą bardzo dużo. Ancient Space to kosmiczna strategia czasu rzeczywistego i jednocześnie pierwsze dziecko studia Creative Forge Games, wydane na świat w 2014 roku. Warto dodać, że w grze poszczególnym postaciom swych głosów udzielili aktorzy popularnych telewizyjnych seriali science fiction. Na liście płac znaleźli się Aaron Douglas z Battlestar Galactica oraz Dwight Schultz ze Star Treka.
Trochę jestem zaskoczony, że jednak gdzieś tam wskazałeś na przykład Ancient Space jako produkcję, o której nikt nie wiedział, jeżeli dobrze zapamiętałem. No, liczba recenzji na Steamie nie zachwycała, tak. Się tam troszeczkę, jak to delikatnie i dyplomatycznie ująć, średnio się dogadaliśmy z wydawcą, troszkę średnio nam poszła produkcja. To była pierwsza gra studia oczywiście, więc tutaj to, że studio nadal funkcjonuje i ma się świetnie i tak dalej, to jest jakby niewątpliwy sukces. Natomiast mogło być lepiej. O, tak. Ja zdradzę mały sekret. Kiedy prowadzimy rozmowy rekrutacyjne na przykład designera, to gdzieś tam na liście pytań mamy, a co sądzisz o Ancient Space? I dosłownie jedna na 10 albo 20 osób grała. Ale to muszą być, wiesz, bardzo szczerzy ludzie, bo jak zadaje pracodawca przyszły potencjalne takie pytanie, co sądzisz o Ancient Space, to ktoś może odpowiedzieć zawsze, bardzo dobre. No ale wiesz co, z tego to jest... Ściema przy takim pytaniu jest nie do wybronienia, bo my zawsze znamy grę lepiej niż rozmówca. To po prostu co innego gracz wkręcony, to tu z reguły on lepiej gra, zna grę, bo jest bardziej na bieżąco i tak dalej. My jednak swoje gry rzadko gramy po premierze. Czyli pamiętaj, twórco gier młody, kłamstwo ma krótkie nogi i zawsze to wyczujecie. Mm-hmm. Czyli jeżeli ktoś się zastanawia z widzów, oglądając, w jaki sposób zacząć swoją przygodę z game devem, to przede wszystkim trzeba być prawdomównym i przede wszystkim trzeba grać w gry, tak? Nabierać doświadczenia. Oj, to jest absolutnie fundamentalne. Bardzo konkretnie. Spotykam jakiś problem w grze. Tam coś tam nie pasuje, nie wiem, nie ma gry, albo tempo jest nie takie, coś tam. I teraz albo można wymyślać swoje rozwiązanie i to zawsze trwa i nigdy nie jest pewne, albo można z rękawa sypnąć 10 rozwiązaniami, z których każdy rozwiąże problem doraźnie i zawsze można je poprawić i zastąpić swoim. Ale w momencie, kiedy mamy zastój, albo w momencie, kiedy musimy szybko wypchnąć builda do, nie wiem, recenzji na targi, coś tam szybko zamknąć i nie działa, to rozwiązanie, taki backlog z grami w głowie i z rozwiązaniami jest bezcenny po prostu. Oglądacie Polsat Games, ten program nazywa się Mistrz Gry. Nasz mistrz gry cały czas jest w studiu i pierwsze zadanie naszego mistrza gry polega na tym, żebyś, drogi mistrzu, opowiedział nam o tej grze albo kilku grach, które cię faktycznie ukierunkowały i o których możesz powiedzieć, że są mistrzowskie. No, oczywiście jednej nie da rady, to od razu mogę powiedzieć, ale mam takie top 4. Jedna z nich to XCOM, druga Fallout 1, trzecia Deus Ex i czwarte to Unreal Tournament. I każda z nich jest istotna dla mnie z troszkę innych powodów. XCOM to prawdziwa legenda wśród gier. Motywem przewodnim, wokół którego kręci się akcja serii, jest inwazja kosmitów na Ziemię. Boje toczone z obcymi kręcą graczy na całym świecie od 1994 roku. To jest taka gra, w którą się zagrywałem bardzo, bardzo dużo. I to nie jest żadna przesada. Zdarzało mi się wstać o tam 4 nad ranem, bez budzika. I mając tam, nie wiem, 10 lat w niedzielę i ciąć w XCOM-a, jak rodzice wstawali o 9, to mówiłem, a dopiero włączyłem. A oczy już tak czerwone. Przykrywanie się kocem. Tak. I strasznie się cieszę, że miałem sposobność zrobić Hard Westa i Phantom Doctrine, bo to warto robić gry w gatunkach, które się tak dobrze zna. Chronologicznie następny będzie Fallout 1. Pierwsza część serii Fallout ukazała się w 1997 roku. Akcja rozgrywa się na terenach środkowej Kalifornii, a naszym zadaniem jest przetrwanie w postnuklearnej rzeczywistości. To jest taki pierwszy RPG, w którym się zakochałem tak po uszy. No, oczywiście graliśmy też wszyscy w Baldury i tak dalej. To było fajne i Final Fantasy też mi się podobało i tak dalej. Ale Fallouta 1 to ja skończyłem chyba kilkanaście, albo może nawet kilkadziesiąt razy. I to mnie niesamowicie dużo nauczyło, bo to jest gra, którą da się szybko zacząć, da się szybko skończyć, da się skończyć na kilka możliwych sposobów. Ona mnie nauczyła tego, że padding jest niedobry. Padding z angielska watowanie, kiedy twórcy upychają grę, wydłużają sztucznie czas gry. Trzeci z kolei będzie Deus Ex. Fanom cyberpunka tego tytułu nie trzeba przedstawiać. Deus Ex to udane połączenie strzelanki, w której akcję obserwujemy z oczu bohatera z fabularną grą akcji. Jest grą dla mnie, która ma absolutnie wszystko w sobie. Ona się strasznie zestarzała.
Nie polecam włączać, bo strasznie szkodzi na wspomnienie, natomiast Deus Ex ma wszystko. Ma walkę, ma stealth, ma świetne dialogi, ma świetną fabułę. Zresztą fabuła pierwszego Deus Exa i Human Revolution to były takie papierki lakmusowe i takie benchmarki jakości dla Phantom Doctrine. Jak gadałem z naszym wewnętrznym pisarzem Pawłem Kroenkę, to jaką byś chciał tą fabułę do tej gry? No i tak, taki Deus Ex. Mniej więcej. Oczywiście co innego, oczywiście o czym innym i tak dalej, ale tak właśnie ten poziom zagubienia. A czwarty w kolejce, last but not least, będzie Unreal Tournament, dzięki któremu zacząłem swoją przygodę z grami. Unreal to strzelanka stworzona przez Cliffa Bleszyńskiego i Jamesa Schmalza. Strzelanka sprzedała się w liczbie 1,5 miliona egzemplarzy. Unreal to również nazwa silnika, który pozwala tworzyć gry. Wiele osób właśnie od tego tytułu rozpoczęło swoją samodzielną przygodę z tworzeniem gier. To do Unreala zacząłem robić pierwsze rzeczy do gier. Tak już sensownie, w sensie pokazując to jeszcze komuś. Skończyłem trochę poziomów, nauczyłem się troszeczkę level designu. Jeszcze zanim to się level design nazywało, to bardziej w internecie, czy tam w tych takich skrawkach internetu, które można było gdzieniegdzie znaleźć, to był bardziej mapping. I to chyba troszkę, ten termin już chyba trochę zdechł. I Unreala tak bardzo kocham właśnie za to, że po tym Unrealu wspiąłem się do game devu. Phantom Doctrine to nowa gra warszawskiego studia Creative Forge Games. Akcja toczy się w latach 80. XX wieku, prezentując alternatywną wersję zimnej wojny. Zadaniem gracza jest walka z tajemniczą grupą, która chce przejąć kontrolę nad światem. Część historii inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. To jest taki główny temat naszego spotkania. Gra szpiegowska, która no, jest grą wymagającą. Ja miałem przyjemność spojrzenia, już tak namacalnie wejścia w ten świat i muszę powiedzieć, że no, nie jest łatwo. Nie oszukujmy się. To jest gdzieś tam gra dla odbiorcy, który grał w XCOM-a. I z tą myślą ona była projektowana. To znaczy, jeżeli ogarniasz XCOM i grałeś w XCOM-a, to tutaj jest bardzo dużo systemów i bardzo dużo mechanizmów, które mają za zadanie zadbać o to, żeby ta rozgrywka była bardziej złożona, głębsza, ciekawsza i rozbudowana po prostu. No i w XCOMie gdzieś tam się to kończy, co nie jest Boże broń zarzutem, bo XCOM zrobił niesamowitą robotę, reanimując ten gatunek w ogóle. Bo tu po drodze była cała masa przecież gier taktycznych, które absolutnie się nie udały, a nawet jak się udały, to nikt o nich nie słyszał, a jak słyszał, to tylko jakieś tam wąskie środowiska graczy. A XCOM wszedł, wiesz, na okładki gazet z powrotem, więc to jest... dla nas to jest niesamowity fundament, na którym możemy budować. Niesamowicie pasjonująca historia związana z grą wywiadów, z życiem agentów podwójnym, potrójnym czasami, wszelkiego rodzaju techniki manipulacyjne. I tak się zastanawiam właśnie, ile tych elementów, ile tych historii musieliście przegrzebać, żeby wybrać te najfajniejsze, które wam akurat najbardziej pasowały. Dużo. Wiesz co, no, ten system to było niesamowite wyzwanie. Zawsze zaczynamy od tego, że jak już mamy dobrany setting, mamy wybrany gatunek, to generujemy na potęgę pomysłów na rzeczy, które będą wspierać ten core fantasy, ten power fantasy gracza. I w filmach szpiegowskich te najlepsze momenty to są już właśnie, kiedy włączają tego agenta i on tam, wiesz, próbuje dokonać tego zamachu, kiedy się okazuje, że ta firma to tylko był front tak naprawdę, albo jak tam Clinton mówi, że ten MK Ultra, no to faktycznie było coś takiego, sorry. I wybieramy takie momenty i potem próbujemy z nich jakieś pokleić jakiś system, który nie będzie tak złożony i oczywiście wszystkiego nie uda się odtworzyć. Natomiast formujemy to do takiego punktu, gdzie jednym albo kilkoma klikami gracz jest w stanie uzyskać ten sam experience, który ma w filmie. Mniej więcej. No i to jest trudne. Ja tak trochę przy okazji, czy właśnie tworząc taką grę, samemu nie można popaść w paranoję. Wiesz, naczytając się takiej ilości historii, nagle zaczynasz patrzeć na ten świat chyba zupełnie inaczej. Tak. Wiesz co, jak słucham niektórych historii i ja nie zajmowałem się story bezpośrednio. Troszeczkę feedbackowałem, ale to jakby to nie jest moje dzieło. Paweł Krękę, nasz bardzo zdolny pisarz. I teorie, które on tam uktuł,
łącząc właśnie niepowiązane ze sobą fakty, bardzo ściśle powiązane ze sobą fakty, tak wiesz, dobrze zrobiona teoria konspiracyjna, to ma sens, po prostu. Jeśli ona jest z reguły abstrakcyjna i absurdalna i tak dalej, i gdzieś tam zawsze znajdziesz jakiś fałsz, ale one potrafią być całkiem przerażające. I mam przykład bardzo fajny, trochę spoiler. Jak ktoś nie chce spoilerów, to niech sobie przewinie o minutkę. W 83 zestrzelono koreański pasażerski samolot, nie? W rosyjskiej strefie powietrznej. I teraz to spowodowało, że wybuchła wielka panika i to jak to. I gdybyśmy tylko mieli lepsze nawigacje w samolotach, to tego można by uniknąć. Była już taka technologia, GPS, ale ona była stricte militarna. Amerykańskie wojsko sobie opracowało i używało. I to spowodowało, ta katastrofa, że upubliczniono tą technologię. Więc teraz my to możemy wykręcić, że agenci konspiracji chcieli mieć dostęp do tej technologii, do której się nie mogli dobrać w żaden sposób, więc organizują strącenie tego samolotu, żeby wymusić udostępnienie tej technologii publicznie. Jak się nad tym zastanowisz, to kurde, to nie jest takie głupie, to ma sens, nie? Bo tam co, przypadek? Nie sądzę. Ciekawe, jak wygląda twoja historia w przeglądarce Google. Bo wiesz, że oni zbierają te wszystkie dane. Stary, ja szukałem takich rzeczy jak podrabiać pieniądze, w jakim tempie można podrabiać pieniądze, jak zorganizować zamach, wiesz, jak buduje się organizację terrorystyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakiś kosmos. Jak nam kiedyś wjadą z drzwiami, to Właśnie chciałem zapytać, czy być może, wiesz, zaczęli się wokół siedziby kręcić jacyś smutni panowie. Wiesz co, teraz kiedy o tym wspominasz... Czy w grze Phantom Doctrine można znaleźć jej twórców? No absolutnie tak. Wiesz, ja w ogóle... Interesował mnie zawsze cosplay, ale tak pobieżnie, w sensie nigdy się jakoś aktywnie tym nie interesowałem, ale tak trochę tak fajnie by było, ale kurde, tyle roboty i w ogóle kiedy, jak, gdzie i w ogóle co ja będę robił w tym przebraniu, pójdę i co. No to teraz sobie załatwiłem, że wystarczy, że sobie założę taką, bo w grze masz portrety agentów i mamy ich tam bardzo dużo, żeby grać miał bardzo duży wybór i żeby się nie powtarzały i żeby jakoś tam kojarzyły z tymi postaciami. Więc powtykaliśmy też portrety, przemalowane trochę portrety twórców. Więc wystarczy, że sobie kupię taką zaślepkę na oko, piracką, i założę jedną z moich marynarek i tada, już mam 100% cosplay z Phantom Doctrine. Warto też powiedzieć, że możemy tutaj wybrać stronę konfliktu. I myślę, że to jest właśnie taka decyzja, która całkiem sporo warunkuje. Tak, bardzo dużo. Aż jestem zaskoczony, jak dużo osobiście, bo zastanowiliśmy się nad tym, jak zadbać o to, żeby gra miała replayability, czyli żeby był sens zagrać znowu i żeby ta każda kolejna rozgrywka nadal była świeża, nadal była inna i tak dalej. I jednym z takich założeń było też, że będziemy mieli tam różne zakończenia właśnie, ale tak stwierdziliśmy, że te różne zakończenia niewiele wnoszą do rozgrywki, a poza tym to nie wpływa na replayability, bo tak jakby tu przeszedłeś grę raz i teraz, żeby zobaczyć inne zakończenie, zakładając, że to nie jest tak na zasadzie, że to są trzy guziki do trzech różnych zakończeń, tylko to ma jakiś tam ogon. Jeżeli chcesz zobaczyć inne zakończenie albo rozegrać grę, to musisz całą grę przejść i ten początek będzie dokładnie taki sam. I to jest najgorsze. Jak na przykład chciałbym bardzo zagrać po raz kolejny Fallouta 2, ale głównie replayuję Fallouta 1, bo ten początek jest krótszy. W Falloutie 2, jak pomyślę o tej świątyni z tą dzidą, to po prostu mi się odechciewa i wolę tą jedynkę przejść jeszcze raz. No, więc ten początek jest turbo istotny. Więc te początki dla tych wszystkich trzech stron konfliktu, powiedzmy, nie do końca jest tak, ale jakby oglądasz story z trzech różnych perspektyw, tym KGB, CIA i sekretnej trzeciej, to ten początek jest kompletnie inny. W sensie to są trzy zupełnie inne kawałki gry, tam się nic nie powtarza, są zupełnie inne misje fabularne, zupełnie co innego się dzieje i jakby to poczucie, że o, to jest coś innego, jest gwarantowane. Tak. Trochę tak jak w tym powiedzeniu, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Trochę tak. Ty masz na koncie, powiedziałeś, zanim rozpoczęliśmy nagranie, zanim weszliśmy do studia, że masz ponad 200 godzin zagrane w Phantom Doctrine. Było to lekko. Spokojnie, prawda? To ja mam mało. W sensie to ja tak, wiesz, bo staram się też, jak
pracuję nad grą, to mam takie fazy, że bardzo intensywnie ogrywam i potem muszę troszkę odpuścić, pograć w inne rzeczy, nabrać dystansu, nabrać szerokiej perspektywy, spojrzeć na to na świeżo i stwierdzić, no nie, no to się do niczego nie nadaje, no to trzeba poprawić. I to jest coś bardzo trudnego w pracy designera. Ale mimo jakby takiego całkiem fajnego wyniku, chociaż można mieć większy, cały czas gra jest w stanie ciebie zaskoczyć. O tak. Tak, wiesz co, o tu mam anegdotkę. Mam świetnie rozpracowaną grę, świetnie złożoną ekipę agentów. Wchodzę na misję, mam agenta przeciwnika wyeliminować. Wszystko elegancko, podchodzę, żeby nie było żadnego ryzyka. Staję mu za plecami, pistolet wyciszony tłumikiem, strzelam w głowę, a się okazało, że agent przeciwnika miał akurat taką zdolność. Mogłem przewidzieć, mogłem to, tą informację wyszperać wcześniej, że potrafi przeżyć jeden strzał na misji śmiertelny i zostaje mu jeden punkt HP. No i cóż, to co zrobiłem, to jak go zastrzeli, to od razu wsiadłem w samochód i uciekłem. Bo wtedy, jak zostawisz agenta na polu boju i on nie umrze od razu, w sensie nie umrze na twoich oczach, co też ma swoje zalety, o tym zaraz, to jest bardzo duża szansa, że go porwą i możesz go jeszcze wtedy odbić, bo dla nich jest dużo cenniejszy, dla konspiracji, dużo cenniejszy jest żywy twój agent, którego można porwać, wyprać mu mózg, zrobić z niego podwójnego agenta albo uśpionego agenta i tak dalej. Dużo ciekawych rzeczy można zrobić, niż martwy. Zdecydowanie o Phantom Doctrine można by było jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo mówić. Bardzo. I cały czas jeszcze nie jesteś znudzony tym tematem, mimo że spędziłeś z tym tematem 2,5 roku, dobrze, myślę? Jestem zmęczony, nie znudzony. A poza tym ja coraz lepiej rozumiem tą grę. Wiesz, jest taka teoria, że robiąc gry tak naprawdę uczymy się i zaczynamy rozumieć ten projekt, który robimy, ten produkt, który powstaje w naszych rękach. I Phantom Doctrine to jest doskonały przykład czegoś takiego. Dużo się to różni od naszych pierwotnych założeń i jest dużo lepsze od naszych pierwotnych założeń. Ale też praca w tej branży nie rozpieszcza i jak się kończy jedną grę, to wcale, bo ktoś może pomyśleć, że człowiek jedzie na bardzo długie wakacje, odpoczywa i zbiera inspiracje. Raczej to się nie zdarza. Tylko generalnie z jednej gry przeskakuje się do gry kolejnej. I czy tak jest właśnie również w twoim przypadku? Zastanawiam się, jakie są... Czy mogę powiedzieć, ile mogę powiedzieć, ale chyba mogę powiedzieć, że pracujemy już od... W sensie, część zespołu już od dawna pracuje też nad czymś innym. No bo to jest jakby faktem chyba powszechnie znanym, że w pewnym momencie przed produkcją, przed premierą gry trzeba zamknąć produkcję. I pierwszy zawsze jest dział artu. Skończyli robić asety, nie mogą już dokładać rzeczy, a poza tym nie ma co już podejmować takiego ryzyka. Potem już tylko naprawia się błędy, a błędów w grafice z reguły nie ma. Więc ci graficy, w naszym przypadku mniej więcej połowa firmy, nie mieliby co robić. Więc oczywiście zawsze daje się im kolejne zadania. Więc gdzieś tam coś powstaje też. I trochę sobie odpoczniecie tym razem w tym czymś nowym od takiego szpiegostwa. I mam nadzieję, że to się zarejestrowało. To jest bardzo wymowne. Co jest bardzo wymowne? To spojrzenie. Ja właśnie starałem się poker face'a, żeby nie było wiadomo i że nie potwierdzam, nie zaprzeczam, maybe. Ta konkurencja, czyli pytanie w ciemno, polega na tym, że nie tylko ty zadajesz pytanie, nie znając adresata, ale również odpowiadasz na pytanie gościa z poprzedniego odcinka. Tym gościem już teraz mogę powiedzieć, bo to też jest taka mała tajemnica, której nie zdradziłem, był Adam Badowski, który zadał pytanie o treści. Gdybyś miał 3 prawdziwe życia, to jak byś je wykorzystał? Twoja odpowiedź? Jestem strasznie zbity z tropu, bo spodziewałem się czegoś bardziej w gameowym kontekście. Więc gdybym musiał z góry zdeklarować i zdecydować się, jak wykorzystać te 3 życia, to na pewno pierwsze 2 pojechałbym po ekstremach. Nie wiem dokładnie jakich, nie wiem, może w stronę, nie wiem, surfera na Karaibach. A na trzecie życie to kompletnie nie mam pomysłu, bo z tych myślę, że mógłbym już być całkiem nieźle zadowolony. Ale może... jakieś takie środowisko, w którym mógłbym się urodzić i spędzić życie, które byłby biegunowo odległy od tego, jak teraz żyję i
i byłby dla mnie tak egzotyczny, że teraz nawet o nim nie wiem, że istnieje. Czyli na przykład inny kraj, inna nacja, tak inny kolor skóry, tak zupełnie. Tak. Chciałbyś spróbować czegoś tak jest. Nowego. Właśnie. No dobra, to teraz ty możesz się tym samym odwzajemnić kolejnej osobie, która nas odwiedzi tutaj w studiu, czyli twoje pytanie w ciemno. Opowiedz historię, kiedy coś widowiskowo spartaczyłeś przy produkcji gry i nikt nigdy nie odkrył, że to ty. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Kacper Szymczak, Creative Forge Games, jeden z twórców Phantom Doctrine, był naszym gościem, był naszym tytułowym mistrzem gry podczas tego odcinka. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.